To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończyły się właśnie kwalifikacje piątkowe do konkursu niedzielnego, który ma odbyć się w Zakopanem. Wygrał Yuki Asato przed Eisenbichlerem, Stenkaą, Huberem, Alto, Cenepreucem, Kubackim, Kytosaho, Bartolem oraz Keiichim Sato. Ogólnie rzecz biorąc, można było się spodziewać, że warunki będą niesprawiedliwe. I patrząc całościowo na kwalifikacje, rzeczywiście tak było. Mieliśmy zawodników, którzy mieli około metra na sekundę z tyłu, tak jak Lindvik, a byli zawodnicy, którzy mieli kilkadziesiątych metra na sekundę pod narty, tak jak na przykład Boyd Klaus, ale i tak jest dużo, dużo lepiej niż można było się spodziewać. Były prognozy o 10 metrach w porywach na sekundę i mimo wszystko to jest sytuacja całkiem sympatyczna, całościowo patrząc na to. I Yuki Asato, mały, ale wariat, bierze całą pulę, czy hat-tricka, jak to woli. Najlepszy na pierwszym treningu, najlepszy na drugim, najlepszy w kwalifikacjach, jedne z najgorszych warunków, a mimo to ten zawodnik cały czas popełnia błędy, tam cały czas są rezerwy. To jest po prostu niesamowite, że przy tak poważnych błędach można skakać tak daleko. Troszeczkę mi to przypomina Ryoyu z jego najlepszego sezonu, gdzie też tam popełniał błędy, te narty mu uciekały i tak leciał nie wiadomo gdzie. I oczywiście to jest tylko Zakopane, to jest jeden dzień, ale robi to na mnie ogromne wrażenie, jak Yuki Asato się dzisiaj prezentował i ten skok. Skok w kwalifikacjach było tyle ciekawy, że oczywiście był dynamiczny, tak jak u Yuki Asato jest to odbicie bardzo dynamiczne, ale jednak te narty były o wiele bardziej płasko ustawione niż miały to miejsce wcześniej. To jest coś, czego nie widziałem wcześniej u Yuki Asato, bo zazwyczaj ten tor lotu był dość wysoki, a tutaj był płaski, trochę podobny do aktualnego lotu Lindvika, ale naprawdę Asato dzisiaj prezentował się rewelacyjnie. Eisenbichler drugi, też bardzo dobry skok, całkiem nieźle wylądowany. Oczywiście to był ten zawodnik, już sama ta końcówka stawki miała ciut lepsze warunki. Oczywiście to były dość ciężkie warunki, ponad pół metra na sekundę, ale te najcięższe to mniej więcej tak od Preuca do może Żyły, chociaż Żyła też już miał troszeczkę słabszy wiatr z tyłu i jeszcze dostał dyskwalifikację, ale ogólnie początek listy startowej miał dużo lepsze warunki całościowo niż ostatnia, powiedzmy, 1/3 stawki. Ale Eisenbichler skakał bardzo dobrze, no i Stenkała bardzo dobrze. Czwarty, piąty na treningu, trzeci w kwalifikacjach, naprawdę super skoki. I też miał jedne z cięższych warunków i tutaj to odbicie mocno skierowane w górę naprawdę przyniosło bardzo dobry efekt. I tutaj nawet nie było tego momentu zestawienia się nartami. Naprawdę ten skok Stenkały z kwalifikacji był naprawdę świetny. To naprawdę był super skok. Czwarty, Huber też bardzo dobry skok miał. Też niezły skok, przynajmniej jeden na treningu. I bardzo dobrze to wyglądało. Wyraźny lider kadry na ten moment, jeżeli bierzemy pod uwagę brak Stefana Krafta, który nie przyjechał do Zakopanego. Osobiście mnie to nie dziwi. Bardziej dziwi mnie to, że Kraft wystartował w TT Zenosztat, patrząc całościowo, ponieważ mieliśmy tak naprawdę 2 tygodnie, 6 startów i wszędzie były kwalifikacje, bo bezwzględnie zaliczone, a jednak Kraft musiał tam wszędzie skakać i on to wytrzymał, jego kręgosłup to jakoś wytrzymał. Oczywiście musi się bardzo oszczędzać Kraft, ponieważ oddaje tak naprawdę najmniej skoków, ile może. I gdyby była sytuacja taka, jak kilka lat temu, czyli Kasai się oszczędzał, nie startował w kwalifikacjach, no to wydaje mi się, że Kraft, jeżeli miałby taką możliwość, to na pewno by to robił. Chociaż nie był w dziesiątce, dopiero nabił to w okolicach Neustadt, ale jednak gdyby była taka możliwość, to na pewno Kraft by z niej korzystał. Ale jestem zdziwiony, że on dopiero teraz odpuścił, ponieważ przy takim stanie zdrowia aktualnym wydaje się to cud, że on wytrzymał 2 tygodnie przy takim obciążeniu. To jest coś niesamowitego. Dalej mamy niespodzianki, ponieważ mamy Alto na 5. miejscu, złapał bardzo dobre warunki, nie było aż tak dobrych skoków w treningach, podobnie mowa o Kytosaho. Naprawdę świetny skok Alto w połączeniu oczywiście z warunkami, ponieważ to był jeden z tych zawodników, którzy mieli odjęte punkty, ale naprawdę skok świetny. I dalej Cenę, zaskoczenie, spodziewałem się, że jednak nie da rady w kwalifikacjach tak dobrze skoczyć. Oczywiście też miał dobre warunki, walnął 137 metrów, to był chyba najdłuższy skok całych kwalifikacji i dobrze wylądowany, dość dobrze, nie perfekcyjnie, ale jednak dość dobrze. Ciekawe, czy on już w konkursie, czyli podczas skakania o stawkę, też będzie się spisywał tak dobrze. Oczywiście on by w normalnej sytuacji nie zajął tego 6. miejsca, gdyby były równe warunki, ale jednak 6. miejsce w kwalifikacjach to jest bardzo dobry wynik. 7. Kubatki też równo podczas treningów i kwalifikacji, nie na tak wysokim poziomie jak Andrzej Stękał, ale jednak bardzo, bardzo dobre skoki, chociaż nie tak dobre jak podczas niektórych części turnieju 4 skoczni. Chociaż forma cały czas jest wysoka i skoki po prostu bez poważnych błędów w jego wykonaniu. Na 8. miejscu Kytosaho razem z Bartolem. Bartol to jest niesamowite zaskoczenie, ponieważ on nie sygnalizował tego, że może zająć tak wysokie miejsce. Oczywiście nie był to skok w jakichś bardzo ciężkich warunkach, ale też nie jakichś super wybitnych. Mimo wszystko miał dodane punkty, nie odjęte, w przeciwieństwie do Kytosaho. I to jest zaskakujące, że on jest najlepszy ze Słoweńców, a Słoweńcy całościowo nie prezentowali się jakoś szczególnie tragicznie. Przepraszam, Bartol nie był najlepszy, przecież Ceny był lepszy, to jest oczywiste. A Kytosaho, kolejny zawodnik, który bardzo skorzystał na tym, że
około środka stawki było takie okienko pogodowe, delikatnie pod narty i Kytosacho przy tej jego technice, gdzie bardzo dużo zachowuje prędkości przelotowej, bardzo dobrze to wykorzystał. Jeszcze długo składał się do lądowania. Gdyby to był taki bardzo doświadczony zawodnik typu Kranz, to by jeszcze wyciągnął to może nawet pod rozmiar skoczni, ale i tak to był skok bardzo długi i dał bardzo dobrą pozycję w kwalifikacjach i naprawdę Finowie całościowo, nawet i Mete i Etu, prezentowali się całkiem nieźle. I na 10. miejscu Keiichi Sato. Ciekawe, czy to jest moment, w którym wróci to regularne punktowanie, takie jakie miało miejsce podczas turnieju 4 skoczni, ponieważ Neustadt Keiichi ani razu nie punktował. No i do poszczególnych reprezentacji. 11. Murańka, oczywiście skok bardzo dobry, dobre też warunki, ale jak Murańka za takie lądowanie może dostać 53 punkty? Ja rozumiem, że wylądował dość daleko jak na standardy kwalifikacji, ale jednak sędziowie dzisiaj nie rzucali 19 na prawo i lewo, więc 53 punkty u Murańki przy takim lądowaniu, gdzie ten telemark został kompletnie stłamszony, było machanie rękami, to nie może być 53 punkty, gdzie Keiichi Sato ląduje 1,5 metra bliżej, wykonuje prawidłowy telemark i dostaje tylko 18 punktów, to tutaj jest coś mimo wszystko nie tak, ale całościowo jednak do pracy sędziów, poza tym jednym przypadkiem, nie mam się jak przyczepić. 19. Kamil Stoch. Tutaj skok nie był dobry, jak na aktualne możliwości Kamil Stocha, wyraźnie go wykrzywiło po wyjściu z progu, musiał to skorygować i skok przed punkt K. I dzisiaj był zdecydowanie w cieniu i Kubackiego, i Stękały. I 23. byłby Piotr Żyła, gdyby nie dostał dyskwalifikacji za, jak to się mówi, nieprzepisowy kombinezon. Kombinezon oczywiście jest przepisowy, tylko po prostu jest kwestia tego, że można go ułożyć w nieodpowiedni sposób i stąd się biorą dyskwalifikacje i ludzie się głowią, jak to jest możliwe, że można przystąpić w tym samym kombinezonie. No po prostu można, bo można go sobie naciągnąć i obniżyć krok i przez to nie przebnąć kontroli sprzętowej. To jest element tego, że skoczek ma się nauczyć podchodzić do kontroli sprzętowej, albo można zostać skasowanym na dole z jakiegoś innego powodu. 23. Paweł Wąsek, skok bardzo dobry jak na jego aktualne możliwości, nie jakiś wybitny, ale jednak dobry, brak błędów, bardzo ładnie wylądowany skok, zasłużenie wysoko oceniony jak na tą odległość. I 29. wolny, na pewno to nie jest ten wolny Stilitzer Neustadt, tutaj wyraźnie lewa narta została wykręcona po wyjściu z progu i ten skok po prostu nie był dobry i 29. miejsce to odzwierciedla. Norwegia, i tutaj Norwegia całościowo źle to wygląda. 12. Johansson, skok całkiem niezły, warunki ciężkie, w mojej opinii akurat do niego się nie można przyczepić, ale dalej 23. Daniel André Tande. Biorąc pod uwagę warunki niby nie najgorzej, ale jednak było dopiero co drugie miejsce w Titisze Neustadt. 25. Lindvik i w mojej opinii ten skok był akurat bardzo dobry. Lindvik miał jeden z najgorszych warunków w konkursie, ale wydaje mi się, że były one jeszcze gorsze niż wskazywał to pomiar, ponieważ naprawdę ten skok na progu był bardzo dobry, przynajmniej w mojej ocenie, jeśli chodzi o Lindvika. I pozycja tego absolutnie nie oddaje. 33. Markenk w końcu, utalentowany zawodnik wraca. Przypominam, że Klingenthal kalendarzowo 2 lata temu, a dokładnie sezon wcześniej, zerwanie więzadła krzyżowego i to się wiąże właśnie z tym, że tak długo wraca się do sportu. Bardzo dobrze spisywał się w Norges Cup i został włączony do reprezentacji. 33. miejsce. Warunki miał w porównaniu z resztą zawodników tego przydziału rywalizacji dość słabe. I mimo wszystko zaprezentował się solidnie. 34. Forfang, jeden z tych zawodników, który trafił nie do końca najlepiej z warunkami. I 43. Granerud. Jeszcze pierwszy trening jakoś wyglądał, drugi bardzo przeciętny, a kwalifikacje jeszcze gorsze. Naprawdę ja nie widziałem tak słabego skoku Graneruda od początku sezonu. I nie chodzi tylko o samą pozycję, ponieważ oczywiście były te warunki troszeczkę gorsze, ale też nie najgorsze. To nie były warunki takie jak miał Lindvik. Naprawdę ten skok był słaby. Po pierwsze, nie było symetrycznie, nie było płynnego odbicia. Wykonał to odbicie, musiał dopiero później skorygować, żeby dostać się do nart i zablokować ten układ, więc naprawdę technicznie to był najgorszy skok Graneruda, jaki ja widziałem w tym sezonie i zdecydowanie najgorszy. To nie jest na równi, powiedzmy, z tymi z Biszowskowem, to był zdecydowanie najsłabszy skok. I to jest pytanie, czy z Granerudem dzieje się coś złego, czy jednak piątek to był piątek i można było coś tam potestować. Naprawdę Granerud dzisiaj spisywał się beznadziejnie. I widząc skok w kwalifikacjach, wiem, z czego to wynika. Jeżeli Sztek to opanuje w jeden dzień albo w dwa, no to nie ma żadnego problemu. Granerud znowu przystąpi do rywalizacji, ale tak słabo skaczący Granerud tak naprawdę najprawdopodobniej przekreśla szansę Norwegów na walkę równorzędną z reprezentacją Polski o pierwsze miejsce. Dalej mamy Niemców, 17. Paszkę, całkiem fajny skok, 21. Freund. Być może będzie w reprezentacji, tak dobrze się spisujący Freund i równo mimo wszystko skaczący. Oczywiście ja to nagrywam, nie znając być może już podanych w chwili publikacji
składów poszczególnych reprezentacji poza reprezentacją Polski, ale to był raczej spodziewany skład. Stękała plus żelazna trójka. I 29. Geiger. Wydawało mi się w tej lidze, że on po prostu nie lubi tej skoczni, ona mu nie pasuje, ale tutaj znowu przeciętnie na treningach i przeciętnie w samych zawodach. 35. Ostatni Schmidt bardzo wysoko leciał, bardzo wysoko skierowane to odbicie, ale skok niezbyt udany. I 36. Hamann. Podobnie, skok nieudany. Austria. Aschenwald, 16. Powiedzmy względnie na miarę oczekiwań, a raczej tych oczekiwań na bazie tego, co prezentował austriackiej części turnieju czterech skoczni, więc skok nie jakiś rewelacyjny. 22. Herl wraca. Okazało się, że był to fałszywy alarm, ale trzeba było dmuchać na zimne i Herl wraca w całkiem niezłym stylu. To 22. miejsce jest dobrym wynikiem. 25. Lackner, też bardzo solidny występ i jak najbardziej może wystartować w konkursie drużynowym, aczkolwiek Heibeck zajął 31. miejsce i on miał bardzo spóźniony skok. Naprawdę on bardzo mocno spóźnił i zdziwiłem się, że on doleciał tak daleko, kiedy zobaczyłem powtórkę, bo naprawdę ten skok był bardzo mocno spóźniony, a jednak Heibeck się wybronił. 39. Schlierenzauer wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, ale skok powiedzmy całkiem przyzwoity, ale na pewno nie taki, jak prezentował Bischofshofen na treningach i w kwalifikacjach. No i Steiner dostał dyskwalifikację, chociaż skok był całkiem przyzwoity i bez żadnego problemu dostałby się do konkursu głównego i to jeszcze całkiem niezłej pozycji jak na jego możliwości. Dalej mamy Słowenię, 15. Laniszek, 18. Domen Preutz. Laniszek skoczył całkiem nieźle. Domen skorzystał z dobrych warunków, 130 metrów i to, co bardzo mi się podoba u Domena, bardzo wąsko prowadzi narty w takim starym stylu, powiedzmy z lat 90., kiedy jeszcze sprzęt to umożliwiał, gdzie na przykład Bredesen bardzo wąsko prowadził narty przy lądowaniu i Domen to robi. To jest praktycznie jedyny zawodnik, który potrafi tak wąsko prowadzić narty. On potrafi prowadzić te narty o wiele bardziej wąsko niż Kamil. Stał dosłownie na 5 cm. Nie jest to doceniane jako szczególnie przez sędziów, ale być może w niedalekiej przyszłości, jeżeli Domen dojdzie do topowej formy, to jednak może to być zawodnik, który będzie dostał 20. Tak mi się wydaje, ponieważ jednak jego styl jest w mojej opinii miły dla oka i właśnie to wąskie prowadzenie nart zaraz po wylądowaniu daje pretekst do dawania bardzo, bardzo wysokich not i ten telemark też jest taki bardzo głęboki, bardzo wyraźny wypad. I dalej mamy Jelara na 19. miejscu, też bardzo fajny skok i też nie jakieś szczególne warunki. 28. Peter Preuss to jest pierwszy zawodnik, który właśnie załapał się na te najgorsze warunki, prawie metr na sekundę z tyłu, dużo dodanych punktów, ale skok całkiem niezły. 42. Paulocic w końcu wraca, chociaż nie wraca w wielkim stylu, to nie jest wejście smoka takie jak w przypadku Jakuba Wolnego. Dalej mamy Japonię, 14. Ryoyu, 47. Junshiro. Ryoyu sam z siebie zaprezentował się bardzo dobrze. Junshiro miał dość przeciętne warunki, ale jednak skok też był słaby i tak naprawdę ledwo dostał się do samego konkursu. I tak naprawdę Japończycy mają trzech bardzo mocnych zawodników na ten moment, ale ten czwarty może ich dość mocno pogrążyć w walce ewentualnej ze Słoweńcami o to, żeby wrócić na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. I 50. Iwasa właśnie po dyskwalifikacji żył. Okazało się, że Japończycy w komplecie awansowali, nie ma Nakamury, co jest pewnym zaskoczeniem. Z tego co wiem, będzie w Innsbrucku na Pucharze Kontynentalnym. Widać uznali, że jednak Nakamura nie nabije z powrotem tej kwoty startowej i lepiej go wysłać do Austrii. A sam skok Iwasy był dość przeciętny, troszeczkę był wykrzywiony w samym locie i nawet jak na Iwasę to był skok dość przeciętny. A to jest zawodnik mimo wszystko utalentowany, bo już kilka lat wcześniej sygnalizował, że naprawdę potencjał tego zawodnika jest całkiem duży. Szwajcaria, nie ma Rosjan, co mnie troszeczkę dziwi, chociaż zazwyczaj było tak, że konkursy w Zakopanem wypadały na prawosławne święta i często właśnie dlatego Rosjan nie było, ale jednak spodziewałem się, że tym razem Rosjanie nawet jakiś drugi skład po prostu wystawią. Tym bardziej, że mieli tak naprawdę na stanie zawodników nawet z prawem startu w Pucharze Świata, takich jak na przykład Sardyko. Ale Szwajcarzy, 27. Deschwanden, 39. Dominik Peter. Deschwanden oddał dość mimo wszystko przeciętny skok, ponieważ skoczył daleko, ale miał jeden z najlepszych warunków w całym konkursie i widać było, że jego to nie niesie, znaczy bardziej dokładniej powiedzieć niosło go, ale nie niosło go tak mogłoby, gdyby miał inną technikę lotu, tak jak na przykład robił to Kytosaho, gdzie go pięknie poniosło i on tak naprawdę skracał skok. 39. Dominik Peter, całkiem niezły skok, nie jakieś rewelacyjne warunki i pewny awans do konkursu. 44. Schuller, całkiem nieźle prezentował się w Iskapie. Tutaj 44. miejsce, też całkiem pewny awans do kwalifikacji, chociaż miał dobre warunki i do tego słabe lądowanie.
i 54. Hauser. Tutaj można było się spodziewać, że on nie przejdzie kwalifikacji. I dalej mamy finalnie z Estonią. Mówiłem już bardzo dużo ciepłych słów o Finach. 32. Aigrot, troszeczkę chyba za bardzo w górę skierowane odbicie w jego wykonaniu, ale jednak skok całościowo całkiem niezły. 38. Jarkomete, skoki solidne, nawet troszeczkę powyżej tego, czego się spodziewałem po tym zawodniku. I 45. Nusiainen, po nim spodziewałem się troszeczkę więcej mimo wszystko, chociaż to może przez pryzmat tego, jak prezentował się w Rudze i nabiciu kolejnego miejsca startowego dla Finów, z którego ostatecznie Finowie nie skorzystali. I porównując Finów do Szwajcarów, wydaje się, że w walce o siódme miejsce Finowie są w stanie spokojnie zrobić kuku Szwajcarom i Szwajcarzy mimo wszystko mogą nie dogonić Rosjan. Tam jest różnica 59 punktów w Pucharze Narodów, dopiero co było 16, ale Nazarow z Kimowem jednak odwali kawał dobrej roboty przez ostatnie trzy konkursy. I tak jak mówię, wydaje się, że Rosjanie mogą zostać na siódmym miejscu w Pucharze Narodów, aczkolwiek tutaj najwięcej zależy tak naprawdę od Deschwandena. Dalej mamy Amerykę Północną, Ameryka Północna w komplecie, w konkursie, ale pomijając Wojt Klausa, który miał chyba najlepsze warunki w całej konkursie i dobrze je wykorzystał, ale też nie jakoś wybitnie, no to reszta dość przeciętnie, a Larson dla mnie nawet poniżej oczekiwań. Do Dina na 41. miejscu nie mogę się przyczepić, dobrze prezentował się w Fiskapach na niezłym poziomie. Szkoda, że nie ma Urlauba. Osobiście dla mnie sytuacja, w której Amerykanie nie wystawili drużyny, tak naprawdę mieli przecież na miejscu i Gąsienicę, do tego jeszcze Belshaw'a, którego mogli wstawić. Oczywiście Belshaw nie ma prawa startu w Pucharze Świata, ale w samym konkursie drużynowym mógłby wystąpić, chociaż tutaj bym widział raczej Patryka Gąsienicę. I nawet nie wzięli tego Urlauba, który się przecież też dobrze prezentował, zwłaszcza w pierwszym konkursie Fiskapu, i go nie wzięli. Wzięli Larsona i wydaje się, że Urlaub byłby lepszy. Dla mnie ze stricte sportowego i rywalizacyjnego punktu widzenia decyzja nie zrozumiała, że USA nie wystawia swojej reprezentacji do konkursu drużynowego, a robią to chociażby Włosi. Sokół 48, skok słaby, ale wystarczyło. Podobnie Larson, gdyby nie dyskwalifikacje dwie, no to Larsona byśmy nie widzieli w samym konkursie, ale tak jak mówię, USA i Kanada w komplecie w konkursie. No i krótko reszta świata, czyli Zografski plus Włochy. Zografski, no, 52. miejsce to jest bardzo duże negatywne zaskoczenie, tym bardziej, że były przecież dyskwalifikacje. Francesco Czeko nie startował, ponieważ nie ma prawa startu w Pucharze Świata, a będzie mógł tylko startować w drużynówce, no i startował na treningach do tego. I to jest zaskoczenie i minus takie jedyne. Jedyny zawodnik taki w miarę sensowny, który odpadł w kwalifikacjach, bo reszta to można było się tego spodziewać, tak jak chociażby Hauswirth. 37. Insam. Dobre warunki, ale tak dobrego skoku Insama jeszcze w tym sezonie nie widziałem. Naprawdę to bardzo dobrze wyglądało. Mówiłem o tendencji zniżkowej, ale ten konkretny skok Insama naprawdę był dobry. Jak na jego możliwości. 46. Bresadola przebnął kwalifikację, chociaż z dość przeciętnym skokiem jak na swoje możliwości. I 53. Moroder, rocznik 2002. Skok słabiutki, jeszcze do tego spóźniony, ale niech zbiera doświadczenie, na pewno zbierze dodatkowe doświadczenie w sobotę, kiedy to będzie i seria próbna, przynajmniej mam taką nadzieję, i konkurs drużynowy, przynajmniej pierwsza seria dla Włochów jest gwarantowana, ale walka o ósme miejsce jest raczej no niewykonalna. Nie mają Włosi takiego potencjału, żeby rzucić w jakikolwiek sposób rękawice Finom, którzy są całkiem nieźle dysponowani, no i Szwajcarom mimo wszystko też, ponieważ Deschwanden, czy tego chce, czy nie, najprawdopodobniej zrobi zbyt dużą różnicę, żeby można było tutaj pokusić się o walkę o czołową ósemkę. Jeśli chodzi o moje typy na drużynówkę, no tutaj dla mnie zdecydowanymi faworytami przy średniej dyspozycji gra Neruda są reprezentanci Polski. Zbyt równa i zbyt napakowana drużyna w tym momencie, żeby coś złego się stało, oczywiście pomijając dyskwalifikacje i nierówne warunki. Na drugim miejscu odważnie postawię Japonię, ponieważ wydaje mi się, że naprawdę Yuki Sato w takiej formie może zrobić ogromną różnicę, a jednocześnie wydaje mi się, że Jushiro będzie skakał o wiele lepiej w samym konkursie niż to miało miejsce w kwalifikacjach. Trzecia Norwegia, wydaje mi się, z drugiej strony mówiłem słaby gra Nerud, ale jednak Lindvik skacze dobrze, chociaż nie było tego widać w kwalifikacjach. Johansson skacze dobrze, Tande też może dobrze skoczyć, może, chociaż tak naprawdę nie musi. I Norwegowie będą na miejscu na podium, tak mi się przynajmniej wydaje. Na czwartym miejscu Niemcy, oczywiście Eisenbichler skacze bardzo dobrze, ale jednak tutaj nie do końca widać, kto miałby być tym trzecim i czwartym do reprezentacji Niemiec, ponieważ Paszke jest naturalnym kandydatem, ale jednak ten trzeci, być może jeszcze Geiger, ale czwarty, czy dać Freunda, czy Schmida, czy Hamana, którzy dzisiaj nie prezentowali się szczególnie dobrze. Freund jak na swoje możliwości oczywiście prezentował się dobrze, ale jednak ten czwarty jest dość problematyczny w przypadku Niemców i dlatego nie daje ich na podium. Na piątym miejscu Słowenia,
chociaż wydaje mi się, że mogą nawet stanąć na podium, ponieważ wydaje mi się, mówiąc o Słowenii, Niemczech i Norwegii, no to naprawdę jest, przynajmniej dla mnie to będzie na ostrzu noża, będzie bardzo blisko, jeżeli zawodnicy będą skakać na miarę swoich możliwości i aktualnej formy. Na szóstym miejscu Austria, wydaje mi się, że naprawdę mocny jest tutaj tylko Huber. Aschenwald osobiście mnie nie przekonuje w tym sezonie. Będzie najprawdopodobniej do tego jeszcze Jan Herl i być może Lackner albo Heibeck. I jeśli chodzi o Lacknera, trudno się spodziewać czegoś wybitnego, a jeśli chodzi o Heibecka, jest to zawodnik w tym momencie chimeryczny i trudno powiedzieć, jak się zaprezentuje. I Austriaków daje tutaj na szóstym miejscu, na siódmym miejscu zdecydowanie Finowie, tak jak mówię, zrobią kuku Szwajcarom, jeśli chodzi o wyprzedzenie Rosjan w Pucharze Narodów. Szwajcaria ósma i Włosi najprawdopodobniej bez jakichś większych szans na awans ewentualnie do drugiej serii zajmą dziewiąte miejsce. To tyle. Do usłyszenia.